Dobra, poczekamy jeszcze troszkę, wiecie co, za rok, dwa nazbieramy funduszy i chyba wskoczymy na drakary i gdzieś popłyniemy sobie. Tak mi się wydaje. Rzeczy, które dzielimy. Okej, okay, czyli nasz władca bardzo w wielu kwestiach się zgadza ze swoją małżonką. Doskonale go rozumie, świetnie, czyli mamy poprawę relacji. Spoko. Wyzwanie! A. Okej, okay. Kiedy nasz władca sparuje z jednym z wojowników, aż pot mu z czoła leci, to nagle ma wrażenie, że ktoś go obserwuje. Oglądając się, zauważa swego skarbnika, Trygwę, który do niego macha. Nasz władca podchodzi do niego, aby go przywitać. Czyli chwilę rozmawiają na temat właśnie tej praktyki w walce, a także o handlu. I kiedy nasz władca odchodzi, żeby stoczyć kolejną rundę sparingu, Trygwę sugeruje, że żeby z nim poćwiczyć. Nie wiem, czy to jest dobry... Nasz władca zabił już jednego wojownika, ale dobra, okej, okay. Jest odważny. Wyzwanie przyjęte, oczywiście. A jak? Pewnie, że tak. Okej, okay, czyli nagle dźwięki włóczni zderzające się z toporem odbijają się po całej... po całej okolicy. Wszystkie oczy skupione są na Magnusa i naszego skarbnika. Okej, okay, naszemu władcy dobrze idzie i zdecydował się wypróbować nową technikę walki toporem. Okej, okay, czyli Trygwę nie ma żadnych szans. Czyli możemy na tym skończyć. Pogratulować naszemu Trygwę, że dobrze walczył, albo pokazać mu, żeby nigdy... tak, nigdy więcej mnie nie wyzywaj na pojedynek. Wybieramy opcję numer 2. Nawet nie dlatego, że to jest jakaś świadoma decyzja Magnusa, tylko on jest w szale bojowym. On jest po prostu w szale bojowym. Trygwę powinien o tym wiedzieć. Tak więc wybieramy opcję numer 2. Trygwę zostanie ranny. Troszkę nas nie będzie lubił, ale my zbudujemy troszkę więcej reputacji jako groźny berserker i wojownik, czyli bierzemy opcję numer 2. Właśnie, tego terroru chyba... Gdzie to było? A, mamy troszkę. Znaczy, nie przydaje się w ogóle. A chociaż chwila. Terror nie zwiększa kontroli? Bo tak na logicznie mówiąc powinien. Ale nie, to nie ma wpływu na kontrolę. Ale dobra, powoli budujemy tu kontrolę, czyli powoli zaczniemy coś zarabiać, między innymi, miejmy nadzieję. I będziemy mieli też troszkę więcej pospolitego ruszenia z Rogalandu. O, dobra, świetnie, nasz władca wraca do formy, jest otyły po raz kolejny. Jak tam synek? Okej, okay, cały czas 3 lata, okej, okay, poczekajmy troszkę. Nazbierajmy gdzieś tak, nie wiem, 100 sztuk złota i wtedy ruszymy. Być może to jest dobra okazja. Patrzcie, nasz sąsiad, Alfgeir, wódz Song, płynie do Anglii, łupić Anglików. Być może wpadniemy w tym czasie, odwiedzimy jego halę. Chyba tak zrobimy. Okej, okay, nowa decyzja. Możemy wznieść kamień runiczny, co jednak jest kosztowne, 50 sztuk złota. Też przydałoby się ten blot zorganizować. A, też nie mamy medyka. Właśnie pytanie, czy możemy... dobrze mieć medyka, nie? Czy mamy kogoś na naszym dworze? Nie, okej, okay, nie mamy nikogo. Dobra, ruszmy do Sogn. Czyli tak, wezwij na... Jak to się robiło? Mogę pospolite ruszenie też wezwać? Czy tylko na wojnę? A nie, jest Rise of the Raiders, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, mamy też nowego perka i ruszamy do Sogn. Do Lusa Kaupangr. Okej.
Dobra, czyli pytanie, czy chcemy kończyć to drzewko? Nie. Nie, bo to jest taki... To drzewko to jest taki... mężny, honorowy i tak dalej. Nasz władca jest troszkę berserkerem. Czyli wydaje mi się, że to, co do niego pasuje, to wybrał stąd. Czyli pytanie, czy teraz idziemy w stratega, czy... Czy to... Okej. Co bardziej pasuje roleplayowo? Czyli tutaj mamy takiego, nie wiem, zarządcę? Tak, zarządca wojskowy. Czyli to tak średnio pasuje. A tu mamy stratega. Wydaje mi się, że troszkę strategii chyba. Tak, okej. Mniejsze koszty casus belli. To pasuje, nasz władca. Tak, lubi wojnę, czyli to pasuje. Okej. Na razie dobrze. Nie widać tutaj nam powrotu okrętów tego wodza. I łupimy. 15 sztuk złota do złupienia. Okej, czyli czekamy na to? A, na, okej, tylko na to. I wracamy. Teoretycznie tu mamy kolejne 15 sztuk złota. Kurde, wrócić z 30 sztukami złota? Może zrobimy takie tournée po fiordach? Okej, ma 700 ludzi. Mamy 800. Nasz władca jest odważny. Wiecie co? Nasz władca jest odważny. Chodźmy tutaj do sąsiada też. Ale tu możemy natrafić na opór. No, zobaczymy. Czyli mamy... Tak, 86 złota możemy jednorazowo nazbierać. Mamy 15 w tej chwili. A, on też coś buduje, tak. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to inwestować w rozwój naszej plemiennej siedziby. Tylko to, wszystko jest kosztowne, nie? To my. My mamy wybór, okej. Mamy wybór, czyli teraz my możemy zaproponować handel, który będzie dla nas korzystny. A jak nie, to tak, niezbyt subtelnie po prostu zagrozimy, że złupimy wodza Hrodgara. Okej, czyli zyskamy 10 sztuk złota. A jak odrzucić naszą ofertę, to dalej, okej. Możemy przerwać łupienie i po prostu handlować. Albo opcja numer 3, czyli tak, nie jesteśmy tutaj jakimiś feudalnymi tchórzami, którzy zarabiają nie poprzez najeżdżanie. Wiecie co, najbardziej pasuje opcja numer 3. Tak, nie proponujemy handlu, tylko łupimy od razu. Ok, będziemy mieli bitwę. Mogliśmy zająć Sogn. Też prawda, ale będzie ku temu okazja. Okej, nasz czempion został zraniony przez ich czempiona. Jak to wygląda? Teren to góry. Czyli nasi Huskarlowie i Wigmeni są efektywni. Oni mają... też są dość efektywni. Mają tylko 4 czempionów, my mamy 9. Teraz faktycznie chyba 8 tylko, ale dobra. Spora przewaga liczebna. Czyli to wygląda... Co to oznacza? A, to są rzuty kostką, okej. Okej, nasz czempion wyrwał głowę ich czempionowi. Doskonale. I wygrywamy! Świetnie, też zdobywamy sławę i prestiż. Też o to chodzi. Tak naprawdę. Dobra, zakończmy łupienie. O! Wzięliśmy też do... Mamy jeńca. Aslaug Holmsdotter. Mamy córkę Jarla, którą wypuścimy za okupem. Dobra. Okej, wracamy. To była bardzo udana wyprawa łupieska. Musimy tylko fizycznie przetransportować to złoto z powrotem do naszej stolicy. I pytanie, czy wykorzystamy to złoto... A, może wykorzystamy to złoto na bardziej ambitną wyprawę łupieską. To jest dobre pytanie. Okej, pytanie, czy możemy zażądać okupu za... Nie możemy, dlaczego?
Okej, poczekamy, on sam się po nią zgłosi. Być może nie ma złota, czy coś tam. Na konkubina jest troszkę za młoda. Okej, świetnie. 30 sztuk złota i 30 prestiżu, wow. Okej, to ja rozumiem, zarabiamy. To mi się podoba. Pytanie, czy moglibyśmy też bardzo łatwo podbić Sogn. Tylko jest, kurde, złupione w tej chwili, nie? Jak długo jest ten negatywny modyfikator złupienia? Do 877. Okej, 4 lata tylko. Ha, wiecie co? Chyba idziemy za ciosem. Krzysiek, wielkie dzięki za podarowanie 3 subów. Wielkie dzięki. Aha, nie mogę, bo armie są powołane. Kurde, może i tak. Ja nie chcę też za szybko podbijać, bo to może nie jest nawet, nie jest do końca realistyczne, ale też sprawia, że rozgrywka nie jest jakoś ciekawa, ale chyba jest uzasadnienie, żeby podbić Sogn, bo ten władca wygląda na słabego. Tak więc... Okej, mamy decyzję. Kamień runiczny i blot. Okej, zorganizujemy blot i zobaczymy, co to nam da. Jakie będą znaki bogów? Zobaczymy. I wtedy podejmiemy kolejną decyzję, co robić dalej. Dobra. Wielkie blot. Choć mniejsze blot są organizowane na różne okazje w ciągu roku, to raz na 10 lat wyznawcy tego nordyckiego panteonu zbierają się, aby świętować i, co najważniejsze, złożyć wielką ofiarę. Czyli wiele krwi, czyli hektolitry krwi są przelewane na cześć bogom. Oferowane jest także wiernym mięso. I taka uczta, to jest także przeważnie niezła impreza. Okej, to naszemu żarłocznemu władcy na pewno się spodoba. Okej, czyli pytanie, jak duży blot organizujemy. Czyli być może tylko ludzie z Hordalandu i dwór, to będzie kosztowało 50 sztuk złota. Wszyscy wolni ludzie z naszej domeny mogą przybyć. 75. I okej, weźmy, zaszalejmy. Raz na 10 lat to robimy. Ta pojmana dziewczynka jest nisko urodzona, tamten wódz jej nie wykupi. Okej, czyli logicznie to byśmy zrobili z niej trala, nie? Tylko nie ma chyba takiej... nie ma tu mechaniki, nie ma trali, nie? Czyli niewolników. Nie ma czegoś takiego, nie? Czyli mogę ją jedynie wypuścić. Okej, dobra, 3-letnia dziewczynka. Dobra, wypuśćmy ją. Chociaż stracę troszkę strachu. Znaczy grozy. Dobra, niech na razie zostanie w lochu. Zobaczymy. Okej, może uznajmy, że jest tralem, że to symuluje trali też. Czyli niekoniecznie, że jest w lochu, tylko jest tak, wychowywana na niewolnika. Okej, co z tym blotem? Okej, czekamy na ten blot. Jest! Wielki blot. Czyli blot może być wielką albo małą sprawą. Zgodnie z tradycją składa się ofiary zarówno ze zwierząt, jak i ludzi. Okej, chyba wiem, co może... Troszkę brutalne. 3-letnie dziecko składać w ofierze, ale mam... Okej, teoretycznie mamy kogo złożyć w ofierze. Czyli nieco... Kilku więźniów będzie złożonych w ofierze bogom. I być może nasz władca sam też wybierze jedną ofiarę. Jednak nie jest to wymagane, czyli w czasie blot można złożyć ofiarę tylko ze zwierząt. Okej, czyli... Zwierzęta wystarczą. Możemy także złożyć ofierze bestię lub ptaka za każdego człowieka, który bierze udział w uroczystościach. To będzie kosztowne jak cholera.
Tradycja się liczy. Musimy złożyć ofiarę z człowieka. Okej, zyskamy pobożności trochę. Albo masę zwierząt i masę ludzi. Okej, dobra, weźmy ofiarę z człowieka. I mam tu specjalną decyzję, czyli... A, tak, okej, dobra. Nie wiem... Okej, nie wiem, czy wikingowie byli aż tak brutalni. Jakoś... Trudno powiedzieć, ale nasz władca jest gniewny. No nie wiem, no okej, dobra, zróbmy to. No cóż bywa, dokładnie. Albo żona, okej, żona go. Tak, zła żona go przekonała do tego. O, żona nam pomogła w nauce. Zyskujemy troszkę doświadczenia. Okej, wielki... O, niezbyt dobrze się z tym czuję, no ale dobra. To jest tylko gra w fantasy. Czyli tak, świątynia jest pełna. Przepełniona szczęśliwymi, świętującymi ludźmi. I wszyscy krzyczą, kiedy prowadzimy zakutą w kajdany Aslaug. Stara się wyrwać, uciec. Kiedy widzi ostatnie zwierzę, które zostało zabite. Widzi też ludzkie zwłoki, które zwisają z drzewa. Czyli wszystkie wnętrzności są zgromadzone w jakiejś wielkiej misce, misie. I kapłan używa tej krwi, która się tam zgromadziła, aby wymalować ściany świątyni. A, czyli spektakl godny bogów. Dobra, za Odyna, za Freję, za Njodra. Okej, dobra. O, nasz władca jest znany z dedykacji wieży. Czyli zyskujemy tutaj kolejny poziom. Właśnie co to robiło? A, lepsza opinia kapłanów tylko, okej. Czyli co, to już koniec tego blot? O, nasza chwała jest powszechnie znana. Kolejny poziom sławy zyskujemy. Czyli jesteśmy wyróżnieni. Okej, możemy mieć jednego więcej rycerza. A nie, możemy? Nie, chyba to jest ten sam bonus, chyba, który był tam. Nasz teść zmarł. A, okej, tu się nic nie zmieniło. Dobra, czy ten blot jeszcze trwa, czy już się skończył? Chyba się skończył, dobra. Okej, udany blot. Podbijmy coś. Podbijmy coś. Okej, tak, okej. Alfgeir jest tak, idealną ofiarą. Jest osłabiony, nie wiem z jakiego powodu. Być może z powodu naszego najazdu. Być może jego rajd na Wyspy Brytyjskie się nie powiódł. Ale tak. Ruszamy. Chcemy utworzyć jarlostwo. I to jest ostatnia przeszkoda właśnie ku temu. No i oczywiście złoto. Dobra. Okej, znaki wyglądają dobrze. Mamy tu górski teren, będą się bronić. No ale mamy dwukrotną ponad przewagę liczebną. Powinniśmy dać radę. Astad, wielkie dzięki za donację. Are we the buddies? A tak na serio, to aż mi się przypomniało gra w CK2, jak za pomocą spisku zabijając sąsiedniemu władcy dwie żony, chyba pięciu dzieciaków. Dziwnie się czułem, jak skończyłem grać. No tak, Crusader Kings, bardzo brutalna gra. Wielkie dzięki. O, żona w ciąży. Naszego władcy nie ma, no ale dobra, być może dopiero zauważyła, że jest w ciąży. Nasz władca długo nie jest na tej wyprawie, chyba nie ma powodu do podejrzeń. Dobra, atakujemy!
broni się niejaki Olaf. I oczywiście mamy tutaj doskonałego wojownika Berserkera, Magnusa. No czer. I możemy wybrać kolejnego perka. Zdobywamy aktywnie doświadczenie. Co nam się przyda? Taktyka partów. Okej, to nie pasuje, bo nie mamy kawalerii w ogóle, ani harcowników. Zorganizowany marsz. To się wydaje dobre. 15% szybszy poruszanie się. Albo inżynier zniszczenia. Inżynier destrukcji. Szybsze poruszanie się na morzu i efektywność broni oblężniczych. Weźmy to, bo chyba ruszamy na morze w końcu. Dzisiaj na pewno musimy ruszyć na morze. Okej, tu ktoś będzie chciał łupić, co nie jest idealne. Ale zwyciężamy. I bierzemy ich dowódcę do niewoli, doskonale. Świetnie. 70 tracimy, oni 180. Spokojnie. Okej, oni... to są ci. Chyba chcą nas złupić. W ramach zemsty. Kurde. Okej, dobra, musimy się wycofać. Tak, nasz władca nie pozwoli na to, żeby złupić jego halę, bo też teoretycznie może to zagrozić jego rodzinie. Mogą być wzięci do niewoli, czy coś tam. Tak, czyli tu mamy zemstę tego wodza Hrodgara. Tak, wykorzystując sytuację... chyba nie zdążymy, bo tu nas zaatakowali. Ale wygrywamy. A, to była rzeź. Kurde, nie zdążymy. Ale musimy się zemścić. Musimy ich, kurde, rozwalić przynajmniej. Dobra, złupili naszą siedzibę niestety. Ale być może odzyskamy łupy, jeżeli ich pokonamy w bitwie. Chyba uciekną na morze. Aj, kurde. Mamy wojnę, którą musimy toczyć, a nie ścigać tu tego mościa. Dysputa w obozie. Okej, nasi czempioni zaczęli się kłócić pomiędzy sobą. Karl i Trygwy się kłócą straszliwie. Czyli nasz władca może wygłosić przemówienie na temat jedności tłumowi, który się zgromadził, aby naszych czempionów obserwować. Możemy ich zbiczować za to. Albo możemy to zignorować kompletnie. Okej, bicze. Nasz władca jest... nie jest okrutny, jest gniewny. I jest berserkerem. I o tak, ogólnie się... po prostu się wkurzył, że mu tu przeszkadzają. Ma tyle na głowie. Co to za kłótnie? Dobra, zbiczować ich. I tyle. Okej, dogoniliśmy ich. Mamy bitwę w górach. Pod Sunholdarland. Korzystne warunki, ich wigmeni tu są, nie są efektywni. Ale jeden z naszych czempionów stracił głowę, dosłownie. Ale oderwaliśmy głowę temu, który oderwał głowę. I świetnie, pokonaliśmy ich. Duże straty im zadając, doskonale. Dobra, zaeskortujmy ich z naszych granic, po czym wróćmy do zdobycia Lusa Kaumpagr. A te nazwy. O, mamy kolejnego syna. Czy możemy... Okej, nasza żona prosi, czy możemy go nazwać Solvi? Na cześć mojego ojca. Naszego teścia, który już nie żyje. Tak, nasz władca naprawdę lubi żonę. Chyba się z nią zgodzi. Tak. Może być Solvi. Mamy drugiego syna. A jak tam nasz pierworodny? Tak, zobaczmy, monitorujmy sytuację. Okej. 6 lat. Rozrabiaka cały czas. I ma też smykałkę do zarządzania. To może być dobra kombinacja, bo brak złota to jest dla nas problem. Okej, pełzające podejrzenia, zobaczmy. Jest coś dziwnego, jeżeli chodzi o mojego czempiona, Ingialda,
Ale nasz władca nie może dokładnie powiedzieć co. Być może to jest tylko jego wyobraźnia. Niemniej... zaczyna myśleć o tym jegomościu w nocy. Jednooki berserker też. Teolog. Szara eminencja. Fanatyk. Niecierpliwy i odważny. Okej, okay, możemy wysłać naszą mistrzyni szpiegów, aby zbadała sprawę. Możemy bezpośrednio zapytać Inglida, o co chodzi. Albo nasz władca może uznać, że jest paranoiczny. Nasz władca chyba nie lubi spisków, chyba bezpośrednie podejście to jest to, co on preferuje. Tak mi się wydaje. Nie jest impulsywny, ale... ale tak. Zapytamy go po prostu, nie będziemy się tu czaić i po prostu... dawaj. Okej, okay. Straże trzymają Inglida na dystans, ale są gotowe w każdej chwili go pochwycić. Okej, okay, czyli widać, że jest... tak, ma napiętą posturę. Dlaczego mnie wezwałeś, panie? Czy chcesz mnie o coś spytać? Okej, okay, nasz władca... tak, oskarżenia się wylały z jego ust niczym jad. Ale kiedy spojrzał na twarz Inglida, to poczuł wątpliwości. Okej, okay, to nie jest poczucie winy, tylko gniew. Jak śmiesz nas, mnie tak obrażać po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Okej, okay, czyli chyba to była paranoja. Możemy pozwolić mu odejść, nie będzie nas lubił przez jakiś czas. Możemy przeprosić. Albo uznać, że to są kłamstwa i go uwięzić. Okej, okay, nasz władca nie jest paranoiczny, ale... nie będzie go przepraszał. Po prostu, okej. Okay. Możesz odejść. Okej, okay, wszystkie dzieci płaczą, ale niestety mały Solvi... okej, okay, jego łzy nigdy się nie kończą. Okej, okay, jest chyba chory. A, i nie mamy tego medyka. Czyli Solvi jest troszkę drobny i nie przybiera na wadze odpowiednio szybko. Okej, okay, musimy nająć medyka, jakiegoś znachora poszukać. Czyli tak, musimy go poszukać i wynająć. Na medyka daj kapłana? Nie mogłem. Próbowałem, nie mogłem. Okej, okay, świat jest pełen zagrożeń. Nawet... i zagrożony jest nawet wódz w swojej hali. Okej, okay, czyli nasz władca chce tutaj przygotować... tak, poprawić bezpieczeństwo w swojej hali. Wezwał swoich sługów. I teraz tak, kogo wynajmiemy? Najwyraźniej Glot ma doświadczenie. A, to jest ta, która... to jest ta? To jest chyba ta, która była przeklęta. Chyba. Albo możemy wynająć Waldemara. Chyba patrzymy tu na wojskowe. O, albo może na intrygę. Ale tak czy inaczej Glot jest bardziej utalentowana. A, chodzi o medyka. Okej. Okay. Czyli patrzymy na to. Okej, okay, czyli Glot jest dwukrotnie... ma dwukrotnie większą wiedzę niż Waldemar. Okej, 50 sztuk złota. Okej, okay, kolejne zwycięstwo w potyczce. Podsogn, doskonale. A ten wódz rozwiązał swoje łupieskie siły, które pokonaliśmy. Czyli spoko. Dobra, możemy przyspieszyć. O, mamy też czempionów teoretycznie, bo straciliśmy kilku. On będzie kosztowny, ten Geir. Tak, nie mamy 12 sztuk złota. Dobra, mniejsza z tym. Ok, kolejny desperacki kontratak. I dajemy radę. I zwycięstwo! Podbijamy kolejne terytorium. I dobrze, bo mamy tu groźnego sąsiada, który też podbił 3 terytoria. Tak, czyli między innymi z tego powodu dobrze było podbić Sogn. Dobra. Zyskujemy prestiż. Doskonale. Możemy rozwiązać nasze siły. Dobra. Jak tam kontrola? Okej, okay, cały czas poprawiamy, zwiększamy kontrolę nad... Rogalandem, ale będziemy musieli też zwiększyć kontrolę nad Sogn.
Ale dobra, spoko. Okej, jakieś tu dochody mamy, ale mikroskopijne. Ale też troszkę pospolitego ruszenia. Też dobrze by było coś zbudować, może kamień runiczny, być może rozbudowa infrastruktury. I chyba chcemy też tytuł Jarla. Za życia Magnusa chcemy chyba też utworzyć tytuł Jarla. Na tym się chyba skupimy w tej chwili, na tytule Jarla. Czyli w tym celu... musimy zdobyć 125 sztuk złota. Okay. Czy zrobię sobie z jakiegoś księstwa w Bizancjum? Może w przyszłości, ale na razie nie. Okej, okay. Tu mamy chyba jakieś decyzje, zobaczmy. A, możemy powiedzieć wojny. Kilku czempionów tylko, okej. Okay. O tym wiemy. O, nasza żona w ciąży po raz kolejny. Doskonale. I kolejny wiec Ting. Znowu konflikt pomiędzy Hordalandem i Rogalandem. Chyba to dalej za roleplayem robimy to samo, czyli dalej najeżdżają na siebie. Krowie rajdy robią i tak dalej. Władcy dawnych czasów, dzieląc po dzieciach swoje ziemie, byli debilami? Nie. Dlaczego? A jak... okej, okay, nie wiem, czy masz dzieci, ale gdy powiedzmy, że masz trzech synów, to myślisz o przyszłości swojej rodziny? To jak myślisz? O tym, żeby porówno podzielić, bo wszystkich synów kochasz? Czy myślisz o tym, że... nie wiem... jego potomek będzie jakimś, nie wiem, prezydentem Polski kiedyś i dlatego wszystko zapiszesz tylko jednemu. No wiesz. Okej, okay, Irsa urodziła kolejnego syna? Tak, kolejnego syna. Dobra, może być Sigtryk, czemu nie? Okej, okay, tu zbieramy troszkę więcej złota, czyli troszkę pasywnych dochodów będziemy mieli więcej. Okej, okay, są jakieś problemy z dziećmi. Czyli Ulfhild. A, to jest nasza córka. To jest nasza córka? Ma łuszczycę. O cholera. Jest czarująca, ale ma łuszczycę, nasza córka. Czyli chciała nauczać jakieś tam... okej, okay, wygłosiła jakieś opowieści na temat bogów innym dzieciom. Okej, okay, ale... i tak, inne dzieci ją zaatakowały, ale jej brat, Frodi. Frodi przybył jej z pomocą. Frodi, który jest rozrabiaką i odważnym rozrabiaką. Okay, czyli jaką lekcję damy Frodiemu w takim razie? Nigdy nie uciekaj przed wyzwaniem. Okej, okay, nigdy nie uciekaj przed wyzwaniem oczywiście. Nasz syn będzie odważny. Co, nie było streamu przez chwilę? Okej, okay, niestety, Solvi zmarł. Okej, okay, nasz władca będzie miał troszkę stresu z tego powodu, czyli z powodu kiepskiego zdrowia. Zmarł niestety. A, mogę punkt wybrać tutaj. Czyli tak, czy zorganizowany marsz, co jest bardzo użyteczne, czy... weźmy to! Życie z ziemi. Czyli większy limit zaopatrzenia i szybsze rajdy. Chyba bierzemy to. Okej, okay, zbieramy, moi drodzy, gdzieś tak 50 sztuk złota i ruszamy za morze coś złupić. East Anglia? On ma 900, a my 1100. Ruszamy do East Anglii chyba. Okej, okay, ktoś tu F robi, że... a, to na temat syna, bo już myśli... okej, okay, troszkę mnie zmyliliście. Czy to było na temat syna, czy że stream padł? Ok,
Okej, decyzja. Możemy ten kamień runiczny postawić, ale to jest 50 sztuk złota. O, dlaczego mamy? Nasza żona zaoszczędziła! Zarządzając halą, zaoszczędziła 50 sztuk złota. Okej, dobra, ja mógłbym teraz... Niewiele nam brakuje, żeby to 125 zbierać, ale... Przygoda. Ruszamy na przygodę. Padł stream. Okej, ogólnie w OBS-ie to wygląda dobrze. Troszkę gubię klatki w tej chwili, ale minimalnie. Dobra, okej. Spróbujmy. Ja nie wiem do końca, jak to działa, ale zaryzykujmy i spróbujmy. Okej, możemy też wychować córkę. Niech małżonka ją wychowa. Okej, nie, tego nie chcę zrobić. Może małżonka wychować? Może, okej. Dobra, ruszamy na... Tak, ruszamy na Morze Północne. Tylko pytanie, czy jeszcze czempionów chcę? Nie. Nie, to wystarczy. Okej. Dobra, płyniemy do East Anglii. A, kurde, to było złupione, nie zwróciłem uwagi. Okej, nie ma czego tu złupić, bo to jest złupione. Okej, czyli dopiero teraz to widzę. Okej, zobaczmy, co nie jest złupione. To są ziemie Wikingów, czyli nie będziemy ich łupić. Wessex. Tylko Wessex jest potężne, nie? 2400. Szkocja też jest potężna. 2600. Ale mamy pomniejsze królestwo Lothian. Też złupione. Wszystko jest złupione. Kurde. Szkocja nie jest złupiona. Irlandia jest troszkę daleko. Płyniemy aż do Irlandii. Okej, tu jest 15. Tu jest 6. Tak, tu jest większe zagęszczenie tych majątków też. Bo tutaj po... Słowian łupić to będzie troszkę słabo, nie? A też wszystko połupione. A, wszystko jest połupione, kurde. Jak tu być Wikingiem? Może tu? Okej, zobaczmy tu. To może się fatalnie skończyć. Ale tak, lepiej łupić chrześcijan niż i feudalnych władców niż tutaj plemiennych. Okej, dobra. Jesteśmy u wybrzeży Fryzji. Dobra, i chyba zaczynamy łupić. Okej, to może, możemy się wzbogacić dość potężnie, tylko król Lotaryngii może na to zareagować. Oczywiście. 14, dobra. Okej, zbierzmy tyle, ile możemy. 112 możemy łącznie nazbierać, teoretycznie. I na pierwszy znak pojawienia się armii lotaryńskiej po prostu szybko wycofujemy się na drakary i uciekamy. Oglądam 160p i dalej zacina. Ja nie gubię klatek w tej chwili. Czyli problem chyba tylko u ciebie. Dobra, pytanie, jak długo potrwa łupienie Alkmaar? Niezbyt długo. 14 i tu duże zagęszczenie majątków, tak jak mówiłem. To może być udana wyprawa. Okej, mamy 14. Tylko musimy też patrzeć na zaopatrzenie, które powoli się kończy. A się pytanie, czy łupiąc nie zdobywamy zaopatrzenia też? Okej, tu 17 do zdobycia.
To jest udana walka. Ogień i krew. Czyli tak, osada Harlem to ważna warownia w zachodniej Fryzji i została zdobyta przez naszych najeźdźców. Okej, czyli mamy tutaj szerokie trakty ziem, a także wiele skarbów Jarla Hrodulfa. Dlaczego on się nazywa Jarl? Nawet nie zauważyłem. Łupimy, moi drodzy, ochrzczonego wikinga z Holandii. Wow, to ciekawe. Ironia losu. Okej, czyli co możemy zrobić? Możemy pochwycić utalentowanych rzemieślników i wziąć ich jako trali. Zwiększymy development w naszej stolicy o 40. To byłoby niezłe. Możemy to splądrować po prostu. 30 sztuk złota kolejne i prestiż. Albo się zadowolić tym. Okej, nie myślimy o przyszłości, tylko o tym, co teraz. Łupimy bezlitośnie tą osadę. Okej, dobra. Ile mamy skarbów w tej chwili? 61 na 110. Łupimy dalej. Amsterdam. 15 sztuk złota do zdobycia. Okej, jak na razie idzie dobrze, ale w każdej chwili wielka armia lotaryńska może się tu pojawić. Czyli pytanie, czy łupimy na maksa, czy się zadowolimy już tym? Właśnie, jak tam zaopatrzenie? Okej, jest na stałym poziomie w tej chwili. Czyli to jest dobre. Mamy 77 na 109. Łupimy dalej. W tej chwili Utrecht. 17 sztuk złota do zdobycia. I potem złupimy chyba to i na tym skończymy. Mogę wyzwać Jarla Hrodulfra na pojedynek. O, kusi mnie, żeby to zrobić. Ej, chwila. Moi drodzy, kusi mnie, żeby to zrobić. Zdrajcy. Zdrajcy, który zdradził starych bogów i przyjął... Tak, zaczął tu być wyznawcą krzyża i katolickiego boga. Możemy go wyzwać na pojedynek. Kusi mnie, żeby to zrobić. Żeby tu przyjechał. Tak, jego armii nie ma. Ale niech wyjdzie ze swojej siedziby, jak jego przodkowie, prawdziwi wikingowie, zmierzy się z naszym. Pojedynek na śmierć i życie. Tak. Zobaczymy, czy przyjmie to. Jest arogancki, być może przyjmie. Dobra, dawaj. I możemy też... Możemy też jeńca wydać. Za okup 50. Okej. Oczywiście. Ale się wzbogaciliśmy. O kurde, będzie pojedynek. Okej. Magnus przybywa do wyznaczonego miejsca w pobliżu Harlem. I spotyka Jarla Hrodulfra, który już na niego czekał. Razem z grupką jego dworza. Okej, czyli Hrodulf jest najwyraźniej przygotowany do walki. I okej, chce zaryzykować. Chce walczyć na śmierć i życie. Przyjmuje wyzwanie. Czyli formalności są krótkie. Ponieważ wszyscy wiemy, dlaczego tu się znaleźliśmy. Rozdano bronię. I tak, orszaki się wycofują, żeby obserwować z bezpiecznego dystansu pojedynek. Czyli zobaczmy. Mamy wodza Magnusa z Hordalandu, 36 lat. Gniewny, odważny i żarłoczny człowiek, troszkę otyły, ale twardy żołnierz, agresywny, atakujący mistrz topora, który wpada w szał berserkera. Po drugiej stronie mamy zdrajcę. Tak, Jarla, który przyjął feudalny tryb życia i chrześcijańską religię. Sprawiedliwy, ale arogancki, lubieżny, który preferuje intrygi. Pytanie, czy podstęp mu pomoże w tym pojedynku? Zobaczymy. Okej. Dobra. Niech lepszy zwycięży.
Okej, okay. Przez kilka momentów Jarl Hordulf i Magnus dość leniwie wykonują jakieś tam... po okręgu się, po łukach się otaczają, szukając jakiegoś otwarcia, żeby zaatakować. Nasz władca ściska włócznie, aby się bronić, gdy ten trzyma silnie swój topór. Tylko jeden odejdzie żywy z tego pojedynku. Okej, nagle pojedynek się zaczyna. A, i Hrodulf zdaje sobie sprawę, że nie ma tak naprawdę szans. Dlatego też... Okej, pewny siebie rzuca się na Magnusa. I tym desperackim atakiem odrzucił troszkę naszego władcę. Jaka powinna być nasza odpowiedź? Czyli, okej, lepsi próbowali złamać moją gardę. Okej, ja nie będę patrzył na to, tylko wybiorę to, co roleplay mówi. Możemy zaatakować, sparować, dać ripostę. To jest zbyt wyszukane jak na berserkera wikinga. Bierzemy opcję numer 3. Atak, tak, atak na początku, tak. Atak przede wszystkim, atakuj ciężko. Atakuj silnie. Bierzemy to. Po prostu bierzemy to. Okej. Czyli tak, nasz władca wszystkie swoje siły włożył w to pierwsze uderzenie. Skoczył dosłownie na Hrodulfra, trzymając wysoko swoją włócznię. Okej. Hrodulf spróbował kontratakować, ale nasz władca z łatwością tarczą odepchnął jego topór. Jego forma jest dobra, tylko kilka niewielkich błędów. Okej, ale Hrodulf cały czas trzyma się na nogach. Garda mojego przeciwnika jest silna i... Magnus czuje, że jest daleko od zwycięstwa? Co? Okej, bierzemy to. Jestem najszybszym ostrzem w Hordalandzie. Bierzemy to. Okej, w czasie bitwy jestem artystą, a każde uderzenie to pociągnięcie pędzla. Okej, nasz władca ściska włócznie. I maluje tą włócznią obraz agonii swego przeciwnika. Okej, forma naszego władcy jest doskonała. Niewielkie szanse na błąd. A Hrodul traci powoli siły. Walka jest wyrównana i wszystko balansuje na ostrzu miecza? Kurde, nasz władca ma 30 walki bezpośredniej. On ma 4. Co jest grane? Mamy tu Shaw Berserkera. Oby to była odpowiedź. Nasz władca wpada w szał. Ma dość tego tańca. Tego malowania obrazów. Po prostu szarża i tyle. Dawaj. Okej, czyli nasz władca dziko tutaj dźga włócznią. Ślina mu się toczy z twarzy, z ust. Rzuca się na swojego wroga. Dobra, czyli tak. Czujesz szał. Szał krwi. Prawdziwy katarsis. Ale Hrodulf zdołał kopnąć z nienacka naszego władcę w piszczel. Okej, kopnął go w piszczel i tak zatrzymał szarżę berserkera. Okej, ale nasz władca czuje, że jest niedaleko zwycięstwa. Już... Hrodulf jest chyba dość mocno tym zmęczony. Dobra, bierzemy to. Zresztą zobaczmy... Czyli to jest cała mechanika pojedynków, co jest bardzo ciekawe, to mi się podoba. Tylko ja nie będę tego analizował. Weźmy opcję numer 2. I wygrywa nasz władca w końcu, ja myślałem, że to będzie, że na strzała go pokonamy, no ale dobra. Trzeba mu oddać, walczył, przyjął wyzwanie. Czyli pewność siebie to jest połowa każdej walki.
I ale to się kończy tak. Hrodulf popełnia błąd, traci siły i Magnus wbija włócznie w jego brzuch. Tutaj to odrzuca jego przeciwnika. I z tej tak nowej dziury, która powstała w jego torsie, zaczyna się coś czerwonego wydobywać. Okej, wygraliśmy. Jarl Hrodulf zabity. Żegnaj. Ale okej, trzeba mu to oddać. Trzeba mu to oddać. Zginął jak wiking. Zginął jak wiking. Trzeba mu to oddać. Dobra. Wow. Czyli... Okej, to już trzy osoby na koncie, na liście śmierci wodza Magnusa. A, wow, to nawet ciekawe. Okej, czyli wygraliśmy. Okej. On nie żyje, nie? Tak, nie żyje. Okej. Dobra, łupimy dalej. Okej, dostaliśmy okup, czyli już mamy odpowiednią ilość złota. Wow, ile mamy złota? Po powrocie kamień runiczny też stawiamy na bank. I być może ucztę, jak starczy. Dobra, ale tak, chcemy mieć pełen... Tak. Wszystkie skrzynie, wszystkie nasze okręty chcemy zapełnić bogactwami, czyli złupmy jeszcze Appeldorn. Okej, okay, jeszcze dobra, wracamy. Moglibyśmy jeszcze 3 sztuki złota złupić, ale to nie ma sensu. Pytanie tylko, jak będzie z zaopatrzeniem. Wylądujmy najbliżej, jak się da, czyli w Rogalandzie. Okej, okay. Udana wyprawa. I żadnej reakcji Lotaryngii. Czy jakąś wojnę toczą? A, tak. Okej, okay, walczą z zachodnimi Frankami, czyli dobry moment mieliśmy na to. Okej, okay, płyniemy. A, to mi się podoba. Okej, okay, straż Waregów. Okej, okay, do czasu, kiedy nasz dyplomata Sturla przybywa z tym planem do naszego władcy, to już najwyraźniej, okej, okay, podjął decyzję. Czyli tak, służąc w straży Waregów Miklagardu, czyli Konstantynopola, podejrzewam, przyniesie nam chwałę i bogactwo. A, czyli on chce. Chce nas opuścić i służyć cesarzowi Bazileusowi. Bazileus, Bazileus? Bazileus, Bazileois. Eios. Bazile Eios. Okej. Okay. Dobra, chyba go puścimy, bo tak naprawdę nie potrzebujemy dyplomaty za bardzo. Tak, idź z błogosławieństwem Tyra. Czemu nie? Czyli jest w straży Waregów w tej chwili. Okej, okay, a my wracamy. Zaopatrzenia starczyło. A i 104 sztuki złota, doskonałe. Mamy 242. Rozwiążmy siły. I teraz tak, potrzebujemy nowego dyplomaty. Okej, okay, nasz champion jest dość dobry w tym. Ten Inglai to jest chyba ten, którego obraziliśmy. Okej, okay. Czy możemy ogłosić się Jarlem? Tak, okej, okay, zróbmy to. Wtedy po śmierci naszego władcy nie będzie też jakiegoś... Znaczy będzie podział, ale najstarszy syn zachowa tytuł Jarla. Ok. Zyskamy też prestiż. A, nasz władca jest teraz potężnym jarlem. A, diadem? Jakieś bogate futro? Spoko. Czyli jesteśmy jarlem... Gulapingslog. Gulapingslog. Ok. Świetnie, doskonale.
Postawimy chyba ten kamień runiczny także i właśnie użyjmy tej mechaniki. Zobaczmy, co to da. Czyli kosztuje nas 150. Zyskamy pobożność i jeszcze więcej prestiżu. A okej, okay, tutaj mamy opcję. Czyli lepsza opinia. O, zwiększenie kontroli, to by było dobre. Albo większe pospolite ruszenie. Okej, okay, zróbmy to. Czyli tak, kamienie wieków. Na jaki temat? Czyli tak, w kamieniach jest zapisana przeszłość, wszystkie wydarzenia i na cześć czego powinien być zrobiony ten monument? Być może na temat naszego zabitego wroga, Jarla Alfgeira. Ale to nie jest ten, którego w pojedynku pokonaliśmy, nie? Ej, on jest żywy. Jest żywy? Gdzie on jest? Okej, jakiś jarl w południowej Irlandii. Nawet nie pamiętam, kim on był. Być może to jest ten, którego podbiliśmy tutaj. Możemy też upamiętnić wstąpienie na... Okej, zdobycie tytułu jarla. Okej, to będzie kamień runiczny na temat utworzenia jarlostwa. Czyli weźmy opcję numer 2. Gdzie mamy go postawić? Czyli to przypomni tutaj o dokonaniu Magnusa. Na zawsze będzie przypominało. Wow, to zwiększy ilość pospolitego ruszenia o 50% w stolicy chyba. Wydaje mi się, że w stolicy, w Hordalandzie. Tak, czyli wow, to jest niezłe. W Hordalandzie. Czyli okej, dużo więcej pospolitego ruszenia tu będziemy mieli, doskonale. Zakończyliśmy także umacnianie kontroli nad Rogalandem. Świetnie, czyli wyślijmy naszego marszałka, żeby... tu mamy mniejszą kontrolę. Dlaczego? Tylko 99. Dobra, zwiększmy to do końca i wtedy wysyłamy do Sogn. Niezatrzymany Aleksander. Okej, nasz władca słyszy na temat... zasłyszał jakieś opowieści na temat Aleksandra Wielkiego. Najwyraźniej, który gdzieś tam daleko, daleko dokonał wielkich podbojów. Czyli tak, poprzez oblężenia Tyr, Aleksander dokonał szturmu jakiejś wyspowej fortecy, niszcząc pobliskie miasto i używając gruzu, aby zbudować przejście. Okej, żadna ilość wody nie zatrzyma naszych armii. Będziemy mogli przez brody atakować, bez kary. Możemy skupić się na inżynierii wojskowej. O nie, bierzemy to. To najbardziej pasuje do naszego łupieżca. Tak, 100% szybsze dokonywanie rajdów. I mniejsze straty wskutek braku zaopatrzenia, to idealnie pasuje do naszego władcy. Nie jakaś tam strategia, tylko szybkie łupienie, to po prostu. Okej, mamy kontrolę tutaj. Wyślijmy. O kurde, ale się wciągnąłem, jest 21. Dopiero co zauważyłem.